Siemaneczko wszystkim, z tej strony Serwiśnia i jedziemy z kolejnym odcinkiem, z ósmym z serii Gothic 1 Golden Mod. Także jedziemy. W tym odcinku będziemy zbierać zioła dla jaśnie oświeconego Iberiona. Gdzie mogę znaleźć te zioła? Poszukaj na bagnach za obozem. Musisz się zapuścić dość daleko, więc uważaj na błotne węże. Kiedyś takie sprawy i nie trać ani inaczej. Chwili. Idź już. Zapewne masz jak rozpoznam te zioła? Przypominają gwiazdę z ośmioma, zielonymi i pomarańczowymi liściami. Ruszaj dość w drogę. Paplaniny. Z ośmioma? Dobra. Ja jeszcze się muszę przespać. Zawsze to samo. Idziemy szybko znaleźć te zioła, tylko najpierw się, tak jak mówiłem, wyśpię. Nie lubię po ciemku chodzić. Dobra. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dzisiejszych. Musimy sobie skrócić drogę. Tu się jakoś właziło. O. Elegancko. I dobra. Pozbieramy sobie. Dawaj to bagienne ziele. Dobra, musimy te zioła znaleźć. O, błotne węże widać. Na razie nie będę zabijał tych błotnych węży. Kurde. Tam chyba nie było. Pójdziemy sobie moją drogą. O, to są te krwiopice. Jedziesz. Dziękuję. 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 Ała. Bo muszę znowu trochę bryłek rudy nabyć. Ała. Nie wiem, czy tam coś naprzeciwko było. O nie! Nie! Dobra, fail. Myślałem, że można przejść, ale się pomyliłem. Ja nie wiem, czy
jest potrzeba zbierać bagienne ziele. Lol. Bugi jak nic. No chodź tu. Dobra, zbieramy te zioła, zbieramy. Pójdziemy sobie tam na wprost. Dobra. Chodź tu. O nie. Dobra, nie chcę mi się za nim uganiać. Chyba, że sam nie przyleci. Oj. O. Tam nic nie było? A tam? Dobra. Nawet nie patrzę, czy dobrze zbieram. Po prostu zbieram, żeby jak najszybciej tą misję wykonać i pokazać wam, co będzie dalej. Aczkolwiek, wiadomo, dobrze wiecie, co jest dalej. Ale żeby was nie przynudzać, rzecz jasna, bo to nie o to chodzi. Dobra, tu sobie. Tu se przejdziemy. Dobra. Dobrze idzie. Co jest? Ja nie chcę się z tobą bić. Spaduwa. Teraz tu. Czy on za mną przypadkiem nie idzie? Teraz sobie tu pójdziemy. Moment, zapiszemy. O, tu zabijemy. Koleś ucieka. No. Oho. Spaduwa. Won ode mnie. Dobra. Nie. Won. Kurde. Dobra, myślę, że wszystkie zebrałem. To wracamy. Tak, na pewno wszystkie. Które. O.
To chyba te były. Tak. Ło, 22. Te zioła. No dobra, to wracamy. Da się tu jakoś przejść? Dobra, nie będę skakać, żeby się nie zabić. A w sumie wysoko nie było. No i dobrze. Także w miarę sprawnie poszło. Może nie wszystko tam wybiłem, ale już dobra. O, do poziomu troszeczkę. Ludzie zawsze gadają. Mam już dość tej paplaniny. Czemu nic nie gada? Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota, znasz się na alchemii? Nie. Zapewne masz rację. Daj te zioła Fortuna i powiedz mu, żeby zrobił z nich napój. Pośpiesz się. Co? Mam już dość. Tego też nie było w zwykłym gotiku. Ale to jest taka drobnostka. Chyba tu był ten Fortuno. Ta. Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. W dzisiejszych czasach na nikim. Masz zrobić napój uzdrawiający dla Iberiona. W porządku. Masz jakieś zioła? Tak. Poczekaj tu na mnie. Nie wiem, jak coś to ja mogę czytać. Jak nie będą nic gadać. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Musisz uważać. Co, on specjalnie na górę musi iść? Zawsze to samo. To nie mój problem. Szybko mu poszło. Mam już dość. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No dawaj, dawaj, dawaj. Gotowe, tu jest twój napój. Lepiej się w nic nie pakować. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Świetnie. Musisz uważać na to, co mówisz. I mam nadzieję, że to będzie koniec tej misji. Kiedyś takie sprawy już załatwiałeś. O, 1500 doświadczenia. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Musisz uważać na to, wierzyć we wszystko. Iberion jest słaby. Nie dalibyśmy sobie rady bez twojej błyskawicznej pomocy. I co teraz będzie?
Zawsze ufałem Iberionowi. Kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki, opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Musi być jednak ziarno. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Świr. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Myślałem, że to się skończyło już dawno też. Jeszcze coś. Tak? Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. Może? Nie chciałbym być teraz w jego... Teleportacja do obozu na bagnie. Dobra. Myślałem, że to... To nie mój problem. Idziemy do pomieszczenia Korkaloma. Zgarnąć ten almanach i kamień ogniskujący. Nie chciał... Lepiej się do tego nie mieszać. Mam już do... To się chyba nigdy nie zmieni. Ludzie zawsze gadają. Która to była skrzynia? Tu. Plan ucieczki nowego obozu. Dobra, to idziemy sprzedać rzeczy. No schodź z tej drabiny. Sprzedamy jeszcze rzeczy, które mamy. Czekaj. Kiedyś takie... Zachowaj to dla siebie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się... To się chyba nigdy nie skończy. To się już... Chciał ktoś? A ma jakiś fajny miecz? Mówisz przy obcy. Ludzie zawsze gadają. Moment, najpierw sprzedamy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. Przyda się młot orków. Albo młody wojenny. Dobra. To będzie na golema. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Inni nie powinni wiedzieć. No dobra. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? No i niestety muszę trochę. Dobra. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Czyli, że tak powiem, zamiast zyskać, to straciłem. A na zbroję ciężką strażnika bodajże jest potrzeba 2600 coś tam. Także... Musisz uważać. Czekaj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ludzie zawsze gadają. Ludzie zawsze gadają. Jeśli myślisz, że... Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Pójdziemy do starego obozu. Moment.
Nie pamiętam, czy do nauczania dwuręcznego potrzebuję do tego jeszcze bryłek rudy, żeby wziąć. No nic. A jak nie, no to na razie najwyżej, nie wiem, zostawię sobie te punkty i się poleci do tego nowego obozu. Naprawdę nie pamiętam. Nie, bo później chyba, z tego co pamiętam, później na ten dwuręczny, na poziomie mistrzowskim, 40 punktów doświadczenia jest potrzebne. Od razu wiedziałem. A więc wolę sobie najpierw uzbierać na właśnie mistrzowski, dwuręczny i później dalej ładować w siłę, czy tam może w zręczność. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Musisz uważać. Pogadajmy lepiej. No nic, zobaczymy. Nie masz racji. Zagome! To się chyba 30 punktów? To chyba z 60 jest potrzebne. Pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach pogadajmy lepiej o czymś. To się chyba nigdy do tego nie wiesz. Nie wiem, czy jest, będzie mógł. Moment, zobaczymy, czy jest jakiś nowy miecz. Zagomę! Dobra, dobra. Mamki. Nie. No kurde. A zbroja? Zako. Chciałbym dostać. A nie, 200. Chciałbym do tylko naj. Do zuba. Czyli jeszcze nie mogę. Dobra. Także idziemy do nowego obozu. W takim razie. W tej historii musi być jedna. Także nie mam tutaj czego szukać. Masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Myślę, że pójdę prosto. Tutaj powybijałem, ale tu coś było. No właśnie.
pójdziemy sobie tam tą stroną. Jeszcze trochę expa nazbierać. Tam coś było? O. Dobra. O. A tam są jaszczury. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ale naparzałem. Dobra. Pogrzebacz. Napój. Drewniana łyżka. Przejdę tędy? Dobra. O, zaraz poziom. No. Dobra. No i jesteśmy już w nowym obozie. O, tam ten Gorn stoi. Musi być jednak, że zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ach, to ty. Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Do zobaczenia! Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Uważaj na siebie. Idziemy pogadać ze strażnikiem Rudy, Kronosem.
historii musi być jednak zielony. No chodź tu, nie uciekaj mi. Ty. Hej, ty. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak mydlana bańka. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. A jak? Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Korkalom opuścił obóz Bractwa z grupą fanatycznych strażników świątynnych. Zamierza na własną rękę odnaleźć śniącego i przebudzić go za wszelką cenę. Nigdy nie ufałem temu człowiekowi. Wielki guru czy nie, to próżny i nieszczery człowiek, zdolny do wszystkiego. Bractwo da sobie radę i bez niego. Powtórzę twoje informacje Saturasowi przy najbliższej okazji. Możesz już odejść. Zejdź mi z... A nie skończyłem. Iberion, duchowy przywódca Bractwa Świętego, stracił przytomność. A dalej jest coś nie tak. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. No... Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... Gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. Zejdź mi z drogi! Dobra. Czyli hasło Tetriandoch. To się już więcej nie powtórzy. Mam już dość tej papry. Pewnie masz rację. Kiedy? Zawsze to samo. Może... A czemu nie ma tych pilnujących? Co jest grane? What the fuck? Mam nadzieję, że mnie nie... zajumają za to. Poczekajcie, żeby nie było. No nie, no nie ma ich. No dobra, no co? Także zakończymy tutaj kolejny odcinek. Zapiszemy sobie.
Także to było w tym odcinku. No mam nadzieję, że Wam się dobrze oglądało. Możecie zostawić suba, łapkę w górę, komentarz. Standardowo. Byłoby bardzo miło z Waszej strony. No oczywiście polecam oglądać moje filmy na kanale. Także cóż, do zobaczenia następnym razem. Piona dla Was. Siema.